listopad. Kolejna, być może ostatnia wyprawa wędkarska. Czy uda się zaskoczyć? Zobaczymy, czas tutaj się przemierzyć na ten pomost. Zarośnięty teren. Ale zobaczymy, przemierzamy się na pomost. Jak widać, piękne jesienne liście, drzewa przygotowujące się do zimy. Ale pokrzywy nadal pozostały te same. Niestety. Ach, trzeba się przebić na pomost. Udało się przymierzyć te zarośla. No, pomost niestety jest ciężką miejscówką. Mogą być pewne problemy z tym wędkowaniem, ale jak widać, pogoda w miarę dopisuje. 14 stopni, bezwiecznie. Co może pójść nie tak? Wędka jest przygotowana, wszystko na miejscu. Akcesoria również są w pojemniku. Oj, ale widzę, że na tym mostku będzie problem. Problem z podpórką. Zobaczmy. Spróbuję ją tutaj jakoś wbić. No nie, to nie jest to. To nie jest ewidentnie to. No, podpórka chodzi na boki. Kurczę, chyba sobie nie połowimy dzisiaj. W takim razie. No, szkoda, szkoda. Chociaż sobie tak myślę, mam rozwiązanie na swój problem. Mianowicie zabrałem ze sobą jeszcze jedną podpórkę z uchwytem stolarskim, która się idealnie nadaje właśnie do trudnych pomostów, kiedy szukacie trudnej miejscówki. No i kiedy po prostu nie jesteśmy w stanie wbić podpórki, gdzie na przykład wędkowanie na grunt to jest niezbędne. Także zaraz Wam pokażę, jak to działa. I chyba jednak sobie dzisiaj połowimy. Także pora się zmierzyć z tą podpórką. Czy ona sobie poradzi właśnie na tym pomoście? Umieszczamy naszą podpóreczkę w ten sposób. No i teraz musimy po prostu dokręcić. Tak, aby nasza podpórka była wytrzymała na pomoście. O! I podpórka się rusza? No, trochę ciężko. Trochę ciężko, jak widać, żeby się ruszała. Możemy sobie ją teraz dać nieco wyżej. O, na przykład w ten sposób. No i proszę bardzo, nie ma problemów. Taka podpórka idealna na trudne pomosty. A tak wygląda końcowy efekt. Zwykła podpórka wędkarska z takim uchwytem. Polecam. Można wykonać spokojnie sobie takie coś samodzielnie. Ja już mam kilka podpórek właśnie z tym i jest naprawdę bardzo przydatne, kiedy tak naprawdę ktoś ci zajmie fajny pomost, czy też w innych przypadkach, gdzie na przykład masz pomost, na którym świetnie biorą ryby, ale właśnie są takie problemy jak z poprzednią podpórką, jak właśnie z taką zwyczajną podpórką. Także to było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Myślę, że fajnie to zaprezentowałem Wam. Jeśli tak, piszcie, co o tym sądzicie w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!